Cześć moi drodzy, tutaj wasza Blue Jane. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiałku na moim kanałku i zapraszam na pierwszy odcinek super przygodowej gierraski, która nazywa się Paladok. O naszym dzielnym piesku Paladynie, który będzie tutaj bronić wszystkich przed złem. No pewnie, że tak, zaraz zobaczycie jak. Wybieramy sobie slot, który jest pusty, wybieramy poziom trudności. Łatwy, normalny, ciężki i piekielnie ciężki. Dobra, może wybiorę ten easy na początek. O, troszkę się boję, moi drodzy. Wybaczcie, że jestem taka tchórzliwa. No cóż, wybieraliśmy easy i co teraz? Patrzcie tylko, co tu się dzieje. Ojej, kurcze pieczone. Jakaś wojna chyba. O kurcze, jej, już się boję, chyba jakiś wybuch był. O, i co dalej, moi drodzy? Zaraz zobaczymy. O, patrzcie, ewolucja psów. Ale ekstra! Jej! Troszkę takie hieroglify egipskie to przypomina, czy coś w tym rodzaju. O, pieski stają się coraz bardziej inteligentne. Dobra, i co dalej? O! O, co to za potwór? Co to za monster, który chce pożreć inne zwierzaki i cudaki? Musimy je chyba obronić, coś mi się wydaje, przed złem. No dobra. Patrzcie tylko. Jej, jakieś dziwne tutaj stwory, zombiaki i inne ciemne zwierzaki? No dobra, nieważne, kochani, zobaczcie sami. Dobra, w każdym razie będziemy walczyć ze złem, a naszym głównym bohaterem jest ten oto bardzo dzielny paladyn. Paladok, tak. Paladyn, tok. Piesek. Cześć, koleżko! Dobra, będziesz zaraz oczywiście chronił wszystkich mieszkańców. Ojej, moi drodzy, przed potworami i wszelkim złem. Dobra, czekamy i się nie poddamy. Wybieramy sobie pierwszy poziomas. O, z jakiegoś takiego lasu, ale zanim to nastąpi, to chciałam wam pokazać, ile tych tutaj poziomasów jeszcze mamy. Tylko spójrzcie, ile krain, jej. Tutaj mamy jakiś złowrogi las, ojej, jakąś krainę lodową, o kurcze pieczone i ciemną jaskinię. O, zdecydowanie brzmi to naprawdę zapomniany pałac. O kurcze pieczone, jej, moi drodzy, tyle tych lokacji mamy. Niesamowite, a do tego w każdej z nich jest mnóstwo poziomasów. Będzie się naprawdę działo, ekstra, to mi się podoba. Rozprawimy się z tym złem w takim razie. Nie martwcie się, nie będzie źle. No i pierwszy poziomas. Jej, mamy dalej historyjkę, jak fajnie. Uciekają zwierzaki cudaki przed zombiakami. Help, help! Ojej, boimy się! No tak, jasne, cześć! Koledzy, nie bójcie się, haha! Tak, pozbyliśmy się ich. O, dzięki za uratowanie nas! Te zielone potwory właśnie nas zaatakowały, naszą wioskę! O, kurcze pieczone! Jej, musimy im pomóc, zdecydowanie! Musimy się pozbyć tych wstrętnych zielonych zombiaczków! A jakże, moi drodzy! O, i będzie boss chyba, zdaje się! O, proszę, pomóż nam ochronić naszą wioskę! Postaram się, moi drodzy! Zaraz zobaczycie! O, poruszamy się naszym pieskiem, wciskając strzałki, a właściwie nie strzałki, A i D, tak, litery A i D, i dzięki temu poruszamy się do przodu i do tyłu. Mamy jedzonko, patrzcie tylko, dzięki niemu możemy wykupywać kolejne jednostki, jeśli mamy wystarczającą ilość tego jedzonka, tego pokarmu. O, na przykład jak mamy 10 sztuk mięska, to kupimy sobie myszkę. O, teraz mamy manę, tylko spójrzcie, ona jest potrzebna, żeby używać mocy magicznych. O, tak, zaraz wam pokażę jak. I mamy jeszcze inne rzeczy. O, tak, tam nam rośnie w lewym górnym rogu doświadczonko i levelas. Mamy żyćko. O, tam jest żyćko naszych wrogów. No dobra, świetnie. Tylko spójrzcie, mamy różne takie wskazówki, które możemy sobie tutaj poczytać. O, a nasz paladok ma taką ekstra aurę, którą dzieli się z przyjaciółmi, którzy nam pomagają podczas walki, których sobie właśnie za to jedzonko wykupujemy. O, dobra. Okej, okay, no i zaraz przejdziemy do walki. O, dzięki, tak, good luck. O, szczęście zdecydowanie nam się przyda. I mamy pierwszy poziomas. Dobra, czekamy i się nie poddamy. Do dzieła. O, i mamy pierwszego pomocnika. Możemy sobie go wykupić za to jedzonko. Tak, nakarmiliśmy myszkę i ona zaraz tu się pojawi. Dobra, kolejna, dość szybko to się na szczęście regeneruje. I oczywiście mamy jeszcze ten czar. Na razie tylko jeden, tylko spójrzcie, wciskamy sobie klawisz J i dzięki temu, albo po prostu myszką, klikamy na tą taką dziwną
rękę czy coś w tym stylu i pozbywamy się naszych nieprzyjaciół. Cześć myszko, pomóż nam! Patrzcie moi drodzy, level up! Po każdym level upie mamy do wyboru 3 umiejętności, które możemy sobie rozwinąć. Ale mi się to podoba, możemy tutaj sobie rozwinąć aurę, dzięki której nasze jednostki będą szybciej atakować wrogów. Możemy sobie wybrać umiejętność, która pozwala powiększyć obszar oddziaływania naszej aury. I mamy jeszcze aurę Berserkera. O tak, dzięki czemu jak nam spada życie poniżej 30%, to wtedy zadajemy więcej obrażeń. Mamy więcej siły, żeby zadawać obrażenia. No, rewelacja, rewelacja, ale tak może byśmy podeszli tym pieskiem bliżej, bo tamte nasze myszki są bez aury. No pewnie, że tak. Trzeba je właśnie obejmować naszą aurą, dzięki temu dostają bonusy. Cześć, pa! Całusków 102! O nie, zdecydowanie, z takim zombiakiem nasze myszki całować się nie będą. Dobra, rozwalamy ich kryjówkę. O, musimy, żeby nie nawiedzały biednej wioski. O tak, z naszymi zwierzaczkami, cudaczkami, które poprosiły nas o pomoc. Nasz dzielny bohater tutaj zaraz pokieruje. Jest, znowu level up, jak fajnie, możemy sobie coś rozwinąć. Już mi się strasznie podoba ta pierwsza umiejętność, dzięki której wzrasta szybkość regeneracji naszej many. No czegoś tu chcieć więcej, moi drodzy. O, tylko to sobie rozwinąć. No pewnie, że tak, to wybieram, moi kochani. O tak, ekstra. Dobra, będziemy mogli dzięki temu częściej używać naszej umiejętności, naszego czaru. Wow, zwycięstwo! Cześć, pa, całusków 102, wstrętne potworzyska! Tak, rozwaliliśmy waszą kryjówkę. I co teraz? O, patrzcie tylko, możemy sobie upgrade'ować nasze jednostki. O, wszystko jest cudownie opisane. Idziemy więc dalej. I co, upgrade'ujemy naszą myszkę? O, mamy jeszcze kolejnych bohaterów, ale na razie... O! Zdaje się, że już możemy go wykupić. Zrobimy to? Czy na razie upgrade'ujemy naszą myszkę? Nie, no ja myślę, żeby go wykupić. No pewnie, że tak. O, 2000 pieniążków kosztuje. Rewelacja! Mamy łucznika! Zajączka łucznika! Ale ekstra! A potem mamy takiego fajnego miśka z dzidką, ale niestety na razie nas na niego nie stać. 10 tysięcy kasiury! Dobra, musimy chwilę pograć, pozbierać pieniążki i mamy sklepik! Czyż to nie cudowne? Pewnie, że tak. Zdobywamy przedmioty podczas walki, ale możemy też sobie coś tutaj kupić po prostu w sklepiku, kiedy mamy wystarczającą ilość kasiurki. No dobra, idziemy dalej, moi drodzy. O, zaraz wam pokażę, jak ubrać te wszystkie magiczne przedmiociki. Ojeju, jak on fajnie chrumka, ten sprzedawca, nie sądzicie? No pewnie, że tak. O, co to jest za maczuga? Jej, jakaś taka umiejętność lodowa czy coś tutaj jest przy niej. Dobra, no to kupujemy, kupujemy i się nie poddajemy. Zaraz zobaczymy, co też można ubrać naszemu wspaniałemu bohaterowi. O, patrzcie, mamy jeszcze taki pierścionek, dzięki któremu szybciej się poruszamy. Może też warto to sobie kupić? Mamy jeszcze troszkę kasiurki. Będzie nas stać na to, tak mi się wydaje. No to co? Kupujemy, kupujemy, moi drodzy. Pewnie, że kupujemy i zaraz ubierzemy naszego wspaniałego bohatera. O tak. No dobra. Wszystko tutaj już widzimy. Dobra, zaraz sobie wybierzemy, kochani. Ale najpierw ubierzmy, tak, naszemu bohaterowi te przedmioty. Ekstra! Będziemy mieli teraz dwie umiejętności do użycia. No dobra, moi drodzy, no to idziemy do matki. A jakże drugi poziomas. O tak. I czekamy, i czekamy. Troszkę przyspieszymy, rzecz jasna, rozgrywkę, żeby się nieco bardziej rozwinęła akcja! Rewelacja! Cześć, pa! Całusków 102! Niegrzeczny zombiaczku! O, chodź do nas, króliczku, chodź! Będziesz strzelał do tych wstrętnych zombiaków. O, cześć, myszorku! O, do widzenia, do widzenia! Muszę was objąć moją aurą. O, tak, podjechał nasz wspaniały paladyn pies i pozbywamy się waszej kryjówki. Ja wam dam napadać na bezbronne zwierzaczki cudaczki we wiosce. Sio, jak ładnie go przymroziło, nie sądzicie? Fajna ta umiejętność, tylko niestety tak zbyt daleko nie działa. O, sio, pa, całusków 102 i level up, rewelacja, rewelacja. W co sobie tutaj pójść, moi drodzy? Co sobie rozwinąć, jak sądzicie? Jak sądzicie? Może treasure hunt? No pewnie, że tak! Wzrasta szansa podniesienia przedmiotu jakiegoś fajnego, rewelaśnego. O tak, pa! Cześć! Niegrzeczny zombiaczek, niedobry zombiaczek. O, patrzcie, coraz gorzej wygląda ta ich siedziba, wypadowa baza. O, no pewnie, że tak, nie masz szans z naszym myszorkiem. O, tak, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę, sio mi stąd, wynocha, wynocha.
Henocha. O, a ty, kim ty jesteś? Patrzcie, Frankenstein, jak popchnął naszą myszkę biedną. O nie, sio, tak, dzieło Frankensteina jest, kochani, zobaczcie sami, rozwalona ich kryjówka. To mi się podoba, to mi się podoba. Co sobie tutaj rozwiniemy, moi drodzy? O, może pójdziemy do sklepiku, jak sądzicie? Czy może jednak myszkę? O, tak, dobra, niech będzie myszka. O, jeszcze troszkę, w końcu to jest podstawowa nasza jednostka. A jakże, a jakże? A teraz może tego króliczka sobie rozwiniemy? No pewnie, że tak, zobaczcie jak, to mi się podoba. Świetnie. O, i co teraz? Co teraz? Czy jeszcze coś nam zostało? No pewnie, myszorek nasz wspaniały. I teraz możemy wreszcie iść do sklepiku. O, gdzie przedmiotów mamy bez liku? O, a teraz specjalnie dla was tryb wyjątkowy. Tylko spójrzcie, na czym to polega. O, z takiej, moi drodzy, paszczy, takiego stwora, wychodzą poszczególne umiejętności, które aktywujemy albo myszką, albo całym szeregiem tych klawiszy, o, cyfr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O, tylko spójrzcie, rewelacja. Dobra, no to rozpoczynamy naszą rozgrywkę. Tak, tak, życzą nam szczęścia. Dzięki, dzięki, mam nadzieję, że się przyda. O, o, tak. I co pierwsze, co pierwsze? Od razu będę to aktywować. Myszorek. No to zaczynamy, zaczynamy. O, o nie, nie, tego jeszcze nie próbowałam wcześniej, tej umiejętności. Ona troszkę na krótki dystans niestety działa. Jest, przymrożony zombiak, przymrożony zombiak. Wow, kolejny myszorek. O nie, biedna ogłuszona myszka, jakie oczko ma. O, biedna, nie wiedziała, co się wokół niej dzieje. O, i teraz możemy tego używać, no pewnie. Klas, level up. Co sobie, moi drodzy, rozwiniemy, jak sądzicie? Coś fajnego, kolego. No pewnie, że tak, patrzcie to. Aura Power, rzecz jasna. O, żeby nasza aura objęła większą ilość naszych wspaniałych bohaterów. O, i Misiek z dzidką. Do dzieła, koledzy. No pewnie, że tak. Zobaczcie jak. I tym optymistycznym akcentem, że tak super się gra, chciałabym się z wami pożegnać i zaprosić was do kolejnych materiałków na moim kanałku. Żegna się z wami Blue Jane. Cześć, kochani, i czekajcie na drugi odcinek. Spa!